Siemaneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony i znowu renowacja. Znowu renowacja, tylko tym razem areny, stadionu, szatni i sali gimnastycznej. Gra, znowuż prolog, First Job, tak się nazywa, wychodzi dzisiaj, jak tutaj ten materiał jest na moim kanale, czyli 14 marca. Oczywiście dzięki uprzejmości wydawcy miałem trochę możliwość zagrania, pokazania, ogrania wcześniej. W ogóle, co dziwnego, to wczesny dostęp już niedługo wychodzi, bo 27 marca możemy tutaj, o proszę bardzo, nawet widać tutaj. Zobaczmy w takim razie, jak ta renowacja, czy też taka przyjemna będzie, czy może nie. Sprawdźmy to w takim razie, jak możemy wyremontować stadion. I to nie jest gra od tych samych twórców, którzy zrobili Hotel Renovation, co ciekawe, nie? To jest od Freemade. O. Dobra, i co mogę... Aha, B to... i tutaj mam tryb inspekcji. Co, gdzie robić. Tak. Wybierz młot. Cyk. Proszę bardzo. Mogę tutaj niszczyć rzeczy. No tak, żeby zrobić ładne rzeczy, to pierw trzeba młotem wszystko, młotem w hołotę. Cyk. Dobra, szafencję, to jakaś decha. Zadanie wykonane. I co teraz? Teraz może to łapką, tak? Pozbierać. A nie macie jakiegoś odkurzacza? Przecież wiecie dobrze, że ja lubię odkurzacze. Ech. Taka robota tutaj ręcznie. Żadnej miotełki, żadnego odkurzacza, tylko trzeba pozbierać wszystko ładnie tutaj, pięknie. Cyk. O, nie zmieści nam się. Dobra, to cyk. Do kubła. Kurde. To sprzątanie to widzę bardziej skomplikowane. Czasochłodne bardziej. Ślinki. O, dobra, już nie mam miejsca w łapie. Cyk. Cyk. A i pięknie, elegancko. I co teraz? Myjka, tak? To, o! Ile tam było tych narzędzi? Q i... myjka ciśnieniowa. Oh yes. Posprzątane. No dobrze. Dobra. THC czy coś tutaj innego takiego to też zmyjemy, bo to brzmi niepokojąco. Na pewno sportowcy tutaj nie powinni tego. Dobra, i co by tutaj dalej? Kielnie, tak? No dobrze. Wyszpachlujemy to. Okej. Okay. Ładne szpachlowanko. Ale zobaczcie, jakie od razu ładniejsze tutaj ta szatnia. Cyk. Ciekawe, dostaję kasę za każdą machnięcie szpachelką, widzę. Użyj kielni, żeby nałożyć gips. Cyk. Elegancko. No i proszę bardzo. Gipsik. Nałożony. Teraz tutaj, tu jeszcze nad wejściem. No. I elegancko. Tak? Coś jeszcze? A, sufit jeszcze. Gipsik na sufit, proszę bardzo. A co myślałeś, że taki sufit to będzie brzydki? Jeszcze grzyba tu brakuje tylko, żeby tam iść w rogu. Cyk. Elegancko. Dobra. Bo ten, to są, my remontujemy nasze polskie stadiony po Euro 2016-12. O, takie, no w takim stanie niestety były, no co? Dobra, mamy to. Co teraz mam tutaj? Pomaluj ściany i sufit, pędzel. O. A czy ja tutaj będę mógł sobie wybierać na jaki kolor?
O, wybierz kolor, dobra. E. No to co? Sufit to chyba będziemy sobie tak na taki, nie? Taki jasny. A biały. Nie świrujmy. Przecież. Na pewno nie ma tutaj takiej palety kolorów, jakie miał Hotel Renovation. Jak widać. Mamy dosyć takie. Dosyć mało trochę tego. Ale tu widzę, że chyba gra się bardziej skupia na samym remoncie, klikaniu. Cyk. Mi się wydaje, że to będzie takie bardziej coś jak, nie wiem, czy ktoś grał kiedyś, takie remontowanie było tych stacji kolejowych, które tak naprawdę mogę pomalować podłogę? Nie. Ściany. Ściany na jaki kolor? A weźmy sobie na taki niebieski. Bo to będą ściany jak napływalni, nie? Cyk. Proszę bardzo. Pierwsza robota będzie wykonana, panie kierowniku. I pewnie zaraz ktoś mnie znowu z tym niebieskim pojedzie, że tu boli w oczy. Ale ma boleć. A co mam powiedzieć? Cyk. 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 I cyk. No i elegancko. To teraz młoteczek. A młotkiem mam tą podłogę robić? Młoteczkiem? Nie. Jak? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Pędzel, kielnia, zmiana podłóg. O, w ten sposób, dobra. No i co? I co za podłogę tutaj postawić? A w ogóle większość to widzę poblokowane jest. Nie wiem, taką o. Może. Kafeleczki. Jak to szatnia. Montuj. O, poziom drugi, gratulacje! Zdobyte punkty, zręczne punkty umiejętności. Możesz użyć punktów umiejętności, by kupić sobie skille. O! O! Śmieci. Doświadczenie. A co daje doświadczenie? Pieniądze. Super perki. Ale tu za jakie te tutaj są drogie. Wymiana podłóg. Myjka ciśnieniowych. Kurczę. Ja to nie wiem, co lepiej sobie pierw ulepszyć. Może pędzel. Szybszy będzie natychmiast. To jeszcze mogę odblokować. Tu były takie małe punkty. Aha, dobra, za 5. Jeszcze mam 5 punktów, tak? Chyba. Tak, no to co jeszcze możemy odblokować? Niech będzie kielnia. O! Dostał padaki młotkiem. Montujemy, przybijamy do podłogi na gwoździe. Kafelki, wiadomo. Wiadomo, że to tam zawsze ten musi być, musi się trzymać na gwoździe. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. No i co? I tyle. Wyposażenie. O matko jedyna, i co ja mam tutaj? Obiekt sportowy. Nie, drzwi, narzędzia. Meble. Dobra, mam jakieś tutaj. Co ja mam tutaj wyposażyć? Szafki. Właśnie, gdzie tu są szafki takie? Ładne. Jak oni tam stawiają? O matko kochana, weź tu teraz szukaj. Za dużo tu mebli. Ubikację mogę postawić tutaj. O, czekajcie, o, szatnia, właśnie. Jest! Nie, takie to nie. Takie zwykłe szafencje. Obrót. Takie tu, o.
Syk. Syk. Dobra. Nie wiem, ile tych szafek potrzebowała. Syk. Syk. Ile tych szafek jeszcze tutaj? No to już 77%. Mamy jakieś ławki, jeszcze się postawi i już będzie prawie jak ulał. Dobra, co tu jeszcze? Tu jeszcze jedna szafeczka, cyk. Dobra. Co tu jeszcze? Ławka, o, ławka do szatni na przykład, nie? I tu się będą... O, i zrobione, witamy w arenę. Renovation, będziesz odnawiać obiekty sportowe? Rozglądaj się myszką i poruszaj klawiaturą. A ty co, teraz mi to mówią? Przecież ja już ten, jestem zawodowy. Dobra, weźmy tu jeszcze jedną ławkę. Tak na wyrost, proszę bardzo. Dobra, a jak mógłbym teraz to... Dobra, jest. To teraz tutaj? O matko jedyna. Przecież to jest skandal. Co tu się dzieje? Moteczek? Łapkę? Nie. Moteczek chciałem, nie? Ja nie chcę naprawiać tego. Ja tu chcę młotkiem, panie. O. Naprawimy później. A nie, to się nie da. Siatki też się nie da. A to? O. O. No i elegancko. Co tu jeszcze? Możemy coś młotkiem? Tam możemy młotkiem, ale to... Ale czekajcie, to? Drzwi też młotkiem, dobra. Ma się rozumieć. Szatnia. No dobra. To co? Łapki? I cyk. O matko jedyna, jaki tu jest bajzel. Kto to widział? Kto to widział, żeby tutaj taki obiekt ładny, sportowy, tak brzydko wyglądał. Dobra, cyk. Okej, gratulacje, kolejne punkty. Nie, nie. Aha, nie, że do, poziom ustępu 40%. No dobra. Czyli mamy tu jakieś postępy. Cyk. Elegancko. Ale tu... Nie, to wygląda... To wygląda okropnie. Mógłbym to sprzedać od razu? O, śmieci sprzedałem 600 dolców, kurde. Naprawmy stół. Cyk. Zadanie ukończone. Cyk. A to? Okej. A te tutaj siatki nie ma? Dobra, to jeszcze myjka ciśnieniowa. Cyk. Jakiś smród ktoś napisał. Dobra. Elegancko, nie będą mi tu bachory pisać po ścianach. Kid. She. Też. Już? 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 Padnie. Wyczyszczone. Syk. Okej. Mamy to. Tu jakieś żygi na podłodze. Nie wiem, kto tu... Ktoś chyba miał... rozwolnienie i nie zdążył do publikacji. Ewidentnie tak było. A nie można by było to jakoś mopem jakimś pociągnąć niż tą
myjką ciśnieniową. A może to takie zaschnięte już, że to trzeba po prostu zdzierać podłogę. Dobra, tutaj cyk. Nie no. Syf. Jeszcze tu ktoś chodził jakimiś śladami. I tu... A tutaj tyłek wycierał podłogę. Okej. Tu jeszcze coś. Jeszcze jakiś syf. O, tam coś jeszcze. A, bo tu coś w świetle nie było widać. Dobra. Syk, ścianeczka. Wymalowana, posprzątane, dobra. Czystość 98%. I podoba mi... Aha, dobra, bo tu jeszcze. No to zaraz będzie 100. Tu ktoś na ścianę narzygał. Dobra, 100%. No. Już widzę malowanko, a tu jeszcze kielnie. Bierzmy do łapy kielnie. Cyk. Cyk. Ładnie. No dobra. Szatnia tam jakoś wygląda. Tutaj proszę bardzo, sala też, bo zaraz będzie wyglądać pięknie, elegancko. To jest sala do ping-ponga. Cyk, będą mogli sobie spokojnie. Malowanko teraz nas czeka. Już wszystko kielnią? Chyba tak. Dobra, no to co? Malowanko. Pędzel. Co byśmy tu chcieli? Tu. Jezu, jakie to dziwne w ogóle tutaj są rzeczy. Tu jakieś kafelki można. A nie, no więcej tego jest. Myślałem, że to... Ale dobrze. To jeszcze można jakieś odblokowywać rzeczy za te gwiazdki. Mamy 50 tych gwiazdek. Ale powiedzmy, że pójdźmy w standardzik, tak jak tutaj mamy w tą szatnię, to też tą ścianę tak pomalujemy. Wiem, że brzydko pewnie, ale to nie ma, to nie ma wyglądać ładnie, nie ma mieć ładnie kolorystycznie, tylko ma być tutaj ten użyteczny, nie? Dobra. Cyk. Dobra. A żeby tak nie było tak kolorowo ładnie tak samo wszędzie, to tutaj żeśmy, tutaj walimy taki inny kolor. O, tu nawet bym musiał, a nie, mógłbym też taki niebieski, ale nie. Nie. Zróbmy taki biały, o. Będzie pasować. Chyba. Albo nie będzie pasować. Cyk. Pomalowanko. No. Aha, tutaj jeszcze. A stół też mogę pomalować? Do ping-ponga? Jakiś kolor fajny? A co to? A, jeszcze muszę okna pomalować. Okej. Okej. Ale to okna może jakoś innym kolorem? O! I okna może... No kurczę, okna by było fajnie pomalować takim jakimś innym. Spróbujmy odblokować sobie taki sraczkowaty. Żeby nie było, że wszystko tak samo będzie wyglądać. Cyk. Cyk.
Cyk. Miało to wyglądać jak drewniane okna, ale wygląda jak metalowe okna pomalowane na brązowo. Okej. Wyposażenie. Okej. Biuro to nie. Korytarz, szatnia, przestrzeń sportowa. Aha. Takie tutaj... No nie wiem, no może... Może ławeczki? Żeby tutaj mogli sobie ludzie siedzieć i oglądać wasze zmagania w ping-ponga. Cyk. Dobra. Stawimy trochę ławek. Dobra, co tam jeszcze możemy postawić? To w sumie to nic. Możemy kupić im maszynę do jedzenia. Jakby tutaj za dużo trenowali, to mogą sobie tutaj jeszcze, proszę bardzo, pierdzielić. No i piwko sobie wypić, ale to nie możemy kupić. Dobra, możemy dystrybutor wody sobie jeszcze tutaj gdzieś pierdyknąć. Nie wiem, tutaj na przykład, o. Workidoki. Wszystko jest na 100%. No jest. No dobra. To co? To tak naprawdę jeszcze został ten pokój. Chyba, że tam możemy przejść? Nie. Okej. Młotem. Ołotę. Szafencja. Na mniejsze części się rozwaliło. A mogę to? Chyba nie. Dobra. Chyba tutaj wszystko już łapencją. Cyk, cyk, cyk. 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 Takie ręczne sprzątanie widzę. Jakaś latarka stara. Biblia. Cyk. 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 Okej, doki. Tryb inspektura. No dobra. Wyjka ciśnieniowa. Dobra. Tu. Widzę, jakby wszystko było... A nie, tu jeszcze. I chyba czystość 100%. Dobrze, elegancko. To co, oczywiście bierzemy kielnię. Nie, to... Cyk. Odblokowałeś nagrodę. Otrzymałeś nagrodę 75%. Dobra, czyli więcej pieniędzy, więcej też tych gwiazdek do odblokowania. Właśnie, bo ja mam ciągle tutaj, widzę też pieniądze, 4000, nie? I muszę je jakoś rozdysponować. Cyk. Elegancko. Obskurne te ściany. Ale my się tym zajmiemy. Suficik ładny. Voilà. Okej. To teraz co? Tylko co? Ja bym musiał... A tutaj podłogi nie muszę położyć? Jakiejś fajnej?
Nie wiem, jakby można było, nie? Dobra, ale mam do podłogi, nie? I co byśmy tu w korytarzu dali? W korytarzu taką samą to tak nie za bardzo. Może tutaj jakąś taką... Albo dobra, niech będzie jednolicie. Na korytarzu też taki dziwny. W sumie to tak średnio pasuje do korytarza, ale... To by się tam przejmował. To ma być dobrze zrobione, tylko żeby działało. Tutaj będą przychodzić te ping-pongiści i będą grać ping-pongami. Cyk. Przybite gwoździami kafelki. Dobra. Cyk, malowanko. Oczywiście sufit na biało. Cyk. Pędzelem. Pędzesiuniem. No i elegancko, no. I sufit, tak jak Ozia przykazała na biało. Ściany. Jak już szliśmy w ten niebieski, to będą niebieskie. Cyk. Dobra. Cyk. Voilà. Pomalowane. No i wszystko już. No i co? To teraz tylko tak naprawdę jeszcze postawić jakieś wyposażenie. No ale to tak przeszły korytarz. O właśnie. I co? Mam tutaj takie fotele sobie, krzesła pożyć na korytarzu? Duży stół plastikowy. Można by było się czymś pobawić, ale tak, czy to jest sens jakiś większy? Dobra, to taka poczekalnia, nie będzie. Co tu jeszcze można zrobić? Można takie wygodne. Czy ja bym chciał takie wygodne? Oczywiście, że nie. Ufy. Wariowali. Co tu do korytarzu? O, Coca-Cola, żeby zdrowo. Nie mogę, bo nie mam pieniędzy na to. Ale dystrybutor wody to oczywiście tutaj. Można koło świetnika, żeby woda była zdrowa. Można też żarełko jeszcze, bo przecież ludzie muszą pierw coś zjeść, żeby później mogli spalić to na sali. O. A co ja tak na korytarzu muszę tak dużo rzeczy postawić, żeby to mi zaliczyło? Tablica korkowa, o, z ogłoszeniami. Cyk. Cyk. No. Kamera, żeby nikt... Nie, kamery nie mogę, bo nie mam... Ale mogę wykupić kamerę. Tak? O, i taką specjalną. Cyk. Proszę bardzo, bezpieczeństwo. Przede wszystkim. Cyk. Jak za mało miejsca. A, dobra, tutaj, w taki sposób, dobra. Cyk. To można obrócić? Chyba nie za bardzo. Dobra, tu jeszcze też. Cyk. Bezpieczeństwo, pierwsza klasa. Co tu jeszcze można? Kurde. Ekspres do kawy. Tak, ale na podłodze. Będą musieli się schylać, bo to jest... Wiecie, no to jest na sportowo, nie? Żeby się napić kawy, to gość musi się schylić. To nie ma tak łatwo. Co tu jeszcze? Stół. Mały plastikowy, o. Tak, żebyście sobie kawkę pierdyknęli.
No, a czemu to się przestawia? Tyk. Jak już weźmiecie tą kawkę, to żebyście mieli gdzie się napić. Kurde, ale to powoli zalicza na wyposażenie. Już ja tutaj nie zmieszczę wszystkiego. No dobra, to cyk. Tu za śmietnikiem, jakby ktoś chciał się schować. Cyk, jakby ktoś się wstydził. Tutaj dla tych, którzy lubią sobie Coca-Colę wypić. Żeby mogli sobie tutaj przysiąść. No przecież ja tutaj nie zmieszczę tyle rzeczy, żeby to zaliczyło mi na 100%. Czy oni zwariowali? Co tu jeszcze możemy wcisnąć? Piórko. O. Cyk. Cyk. Ej, no na serio, z tym korytarzem to trochę chyba przesadzili. Bo zobaczcie, ile ja już tutaj poupychałem rzeczy, a to nadal jeszcze jest... Nawet 50% nie ma. Bezpieczeństwo. Akcesoria. O, dobra. To weźmy sobie więcej tych tablic korkowych. No to 1% jedna tablica. Przecież ja to mogę tutaj zamurować tutaj całą ten. Dobra. To co ja tu jeszcze muszę nastawiać? O kurde. Drzwi nawet nie można zrobić. Elektronika. Ubikacje. Wszystko. Meble. A zróbmy tylko użyj ukryj oby zablokowane. O właśnie. I teraz mamy tylko wszystkie te, co są rzeczy odblokowane. No nie wiem, ławki, ale to... Nie wiem, gdzie już wciskać te ławki. Panie kochany. Tutaj. Nie. Tutaj. Dobra. O matko boska. Przecież ja tutaj... Panie kochany. Nie wiem. Ekspresy do kawy. Proszę. Proszę. To jest pomieszczenie gospodarcze, aha. Aha. Tablica rozdzielcza. O. Zaliczone. Czyli to było pomieszczenie gospodarcze, ja po prostu musiałem te zrobić. Dobra. No, brzmi legit. Postęp obiektu. Cyk. I co? To wszystko? Dobrze. Szatnia. Pomieszczenie gospodarcze. Ping-pong. Można sobie kolki napić. O! A nie, to podnieść. Myślałem, że mogę się napić. No! I to by było na tyle, tak naprawdę. Pierwsza robota wykonana. Czy... Warta gra, no czy no, to klika się przyjemnie, aczkolwiek, o, ale ten stół to ja bym też wyczyścił, jakoś ten. Weźcie sobie, wyobraźcie teraz, że tutaj ping-pong ma się odbić od tej chropowatej powierzchni. No, mistrzów to wy tutaj nie wytrudnujecie. Dobra, no co ja myślę o tej grze, no, klik, taki typowy klikacz. Czy przyjemny? No, by się przyjemnie klikało, aczkolwiek... wygląda ładnie. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, zamontowałem. Gratulacje. Więcej map. Ponad 300 przedmiotów. Zadanie wykonane. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w jakichś innych też seriach. Nara, może kawki ktoś chce? Z którego? Ekspresu?